Po raz pierwszy 200 zł, 5 płyt. Słuchajcie, Tosia potrzebuje waszej pomocy, żeby przeżyć. Mamy na to 3 miesiące. 200 zł po raz pierwszy. 200. 210 zł po raz pierwszy. Te płyty mają szczególną wartość. Te płyty są cegiełką, żeby ratować życie Tosi. 210 zł po raz pierwszy. 250 zł po raz pierwszy. Róbcie hałas, róbcie brawo. Słuchajcie, mamy 250 zł za płyty ufundowane przez zespół Róże Europy, gwiazdę dzisiejszego zlotu naszego, 9 potwornego, koncert Róże Europy o godzinie 22. Właśnie próbowali przed chwilą, sprawdzali sprzęt, usłyszeli, że pomagamy Tosi i dostaliśmy 5 płyt zespołu Róże Europy. Mam 250 zł po raz pierwszy. Mam 250 zł po raz drugi. Rozglądam się bardzo uważnie, czy będzie ktoś, kto chciałby podnieść kwotę przynajmniej do 260. Rozglądam się, mam 200. Gdzie 300? Widzisz gdzieś? Słuchajcie, 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz pierwszy za płyty, 5 płyt zespołu Róże Europy. 300 zł po raz pierwszy. 350 zł po raz pierwszy. Zróbcie brawo! 350 zł po raz pierwszy. Ratujemy. Tośka, jesteś gdzieś tutaj z rodzicami? Mamy już 3,5 stówy za komplet płyt, 5 płyt zespołu Róże Europy. 350 zł po raz pierwszy. 350 zł po raz drugi. Bardzo chciałbym mieć 400, ale to nie wiem, czy to możliwe. 400 zł po raz pierwszy! Myślę, że Róże Europy nad mnie słyszą. Jeżeli mnie słyszą, to się bardzo cieszę. Słuchajcie, mamy 4 stówy za 5 płyt. Po raz pierwszy. Mamy 4 stówy. Po raz drugi. I mamy 400 zł. Po raz... 420 zł po raz pierwszy. 420 zł za płyty zespołu Róże Europy. 5 płyt. Dzisiejsza gwiazda. Gwiazda całego zlotu. Róże Europy są z nami. 420 zł po raz drugi. I 400. 500 zł po raz pierwszy. Płyty zespołu Róże Europy. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł. Po raz drugi i 500 zł po raz trzeci. Darek, jesteś wielki, kleń mój! Wielkie brawa! Te płyty są twoje, a ja bardzo zadbam, żebyś później otrzymał autografy na tych płytach. Będzie nam bardzo, bardzo miło. To jest puszka. Ja tylko do bankomatu podjadę, tak mi powiedział. Czyli, jak sami widzicie, musiał być to spontan, totalny spontan, po prostu. To dobry człowiek, mimo że taki wielki. teraz co? Małdziunia, masz serducho swoje? Masz swój obrazek? To dawaj. Nie wiem. Nie wiem, czy to musisz, Wiola, musisz tym przejść. Słuchajcie, to jest... Madzia, chodź tu. To jest Magda Lis, żona mojego przyjaciela. I nie powiem moja przyjaciółka, bo byście sobie pomyśleli, nie wiadomo co. Powiem, że moja żona mojego przyjaciela. Madzia piecze cudowne pierniki i ozdabia je ręcznie. Dzisiaj mieliście okazję, kto oddał krew, dostać pierniczka. To był ręcznie namalowany przez Madzię pierniczek. Słuchajcie, Magda bardzo spontanicznie wykonała, ubiegła piernika i namalowała na nim lukrową Tosię. Ta Tosia, to jest nasza ta kochana Tosia, to jest jej portret namalowany ręcznie w lukrze. Ale tu jest dla was mała niespodzianka, ponieważ u mnie na internecie jedna pani dała już za ten piernik, pani się nazywa
Pani się nazywa Gabriela Pawlica i pani Gabriela Pawlica dała za ten piernik, zaoferowała 400 zł. Ten pierniczek, wielkie brawa dla pani Gabrieli, może jest z nami, byłoby miłe, przyszła do nas. Mamy za ten piernik 400 zł. Mogę jeszcze raz? Jeżeli jest ktoś, kto chciałby być posiadaczem tego piernika i tę kwotę 400 zł podnieść, będzie nam bardzo, bardzo miło. Okej. Pierniczek z portretem lukrowym naszej Tosi, namalowany i uwieczony przez Magdę. To ta pani w białych spodniach z aparatem. Nie, to nie ty. Podnie musi pan. Jola chodzi. Gdzie jest Jola? Są tam jakieś ręce? A są jakieś ręce w górze? Wyżej 400 zł? Jeśli nie, to pozostaniemy na tej kwocie. I pani Gabriela Pawlica będzie właścicielką tego piernika. To 400 zł po raz pierwszy, 400 zł po raz drugi i pani Gabriela Pawlica staje się właścicielką tego piernika, 400 zł po raz trzeci. Jak się rozumiemy bez słów. Dobrze, a jest z nami pani Gabriela? Pani Gabrielu, jeżeli pani z nami jest, bo pewnie czytała pani, że będziemy tu koło 15 robić te licytacje, to będzie nam niezmiernie miło. Nie wiem, teraz z tych koszulki czy potem... Proszę.